wiem, czy metro jest miejscem idealnym, ale na pewno ma spore znaczenie takie propagandowe. Pomaga wielu ludziom zetknąć się z poezją, kiedy jadą rano do pracy. Poezja to język międzynarodowy. Wszystkie emocje wyrażane przez poezję są takie same. Urok i piękno poezji polega na tym, że słowami, kropkami, przecinkami wyrażamy emocje, które są uniwersalne. Wiersze brzmią dłużej przede wszystkim. To nie wiem, czy jest kwestią przekładu, czy po prostu języka chińskiego, że te teksty po prostu trwają.